Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o babciu Chmielu, twórcy jednej z najcudowniejszych serii komiksowych. I to dla dzieci. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem... Opowiadacz. Tak, opowiadacz napisanej ku pamięci babcia Chmiela, który niedawno od nas odszedł. Ale nie trzeba się smucić, bo tak już jest na tym świecie, że wszystko ma swój początek i koniec. A gdy coś się kończy, to zaczyna się coś innego. Cała nasza rodzina serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Pogaduchy, czas zacząć. No to zaczynamy. Dzisiaj z pogaducha będziemy mówić o babciu Chmielu. Kim był Henryk Chmielewski? Cisza? No okej, okay. To kim był babcio Chmiel? No babcio Chmiel był autorem Tytusa, Romka i Atomka. Zgadza się. To kim był Henryk Jerzy Chmielewski? A to tak się nazywał? No tak się nazywał. Babcio Chmiel to Henryk Jerzy Chmielewski. Hanna, a czemu właśnie dziś rozmawiamy o babciu Chmielu? Bo niestety babcio poszedł do aniołków. Tak, babcio Chmiel 21 stycznia 2021 roku, czyli w tym roku, w wieku 98 lat zmarł. Odszedł od nas do aniołków. Strasznie tym zasmucił wielu Polaków, ponieważ był ikoną wielu pokoleń. Jakich pokoleń? Pokoleń? Czyli rodziców, ich dzieci, później ich dzieci i znowuż dzieci tych dzieci. O pokoleniach rozmawialiśmy w naszym chyba poprzednim... U kolorowych kulkach. Tak, w kolorowych kulkach. Bardzo ładnie, Haniu. W kolorowych kulkach rozmawialiśmy o pokoleniach. Ależ ty, Haniu, masz pamięć? Super. Tosiu, a co jeszcze wiemy o babciu Chmielu? Babcio Chmiel był warszawiakiem. Był on grafikiem, rysownikiem i publicystą. No i oczywiście autorem serii komiksów Tytus, Romek i Atomek. A potrafisz policzyć, ile lat miał w 1939 roku? A to kiedy się urodził? W 1923. Około 16. Miał 16 lat, czyli był w sumie o rok młodszy od ciebie, tak? 4 lata później, czyli w roku 1943, złożył przysięgę i został żołnierzem Armii Krajowej. Był znany pod pseudonimem... Jupiter. Tak, był znany pod pseudonimem Jupiter. A może ja jeszcze dodam, czym była Armia Krajowa? W czasie wojny, jak była okupacja w Polsce, okupacja niemiecka, no i rosyjska z drugiej strony, to istniał podziemny rząd i cały podziemny aparat państwowy, istniała również podziemna armia. Wojsko Polskie nazywało się wówczas Armią Krajową. Oczywiście organizacji było więcej wojskowych, ale ta chyba była najbardziej liczna. I w roku 1943, czyli mniej więcej wtedy babcio Chmiel miał lat 20, wstąpił do Armii Krajowej i jego pseudonimem był Jupiter. O samym oczywiście życiorysie babcia moglibyśmy mówić bardzo długo. A o tym, że był wyjątkowym człowiekiem, świadczą m.in. medale i ordery, które dostał. Na przykład Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, czy najważniejszy, przynajmniej dla dzieci, Order Uśmiechu, który otrzymał w 73, w 1973. Mógłbym wyliczać, ale w skrócie, to dostał około 14 różnych odznaczeń za wszystkie swoje zasługi. A wiecie, czym jest Order Uśmiechu? Order Uśmiechu jest to order nadawany przez dzieci. Na stronie Wikipedii jest napisane: Order Uśmiechu. Międzynarodowe odznaczenie nadawane od roku 1968 za działania przynoszące dzieciom radości. Wiemy już, że na jego komiksach wychowało się kilka pokoleń Polaków. Polacy wychowali się także na łamach świata młodych. Ktoś wie, co to jest świat młodych? To jest świat, który należy do młodych.
i ja wiem doskonale, co to jest Świat Młodych. To była taka gazeta, duża, kolorowa gazeta dla młodzieży. Wychodziła 3 razy w tygodniu, a w każdej takiej gazecie na ostatniej stronie był jednostronicowy komiks. Czyli Świat Młodych to było takie polskie czasopismo dla młodzieży, wydawane w latach 1949-1993 w Warszawie. I tutaj wam coś powiem, taką ciekawostkę, że w tej gazecie pracowali między innymi Miron Białoszewski lub Wanda Chotomska. Pracowało wielu innych pisarzy, poetów, ale Wandę Chotomską, dziewczynki, możecie kojarzyć, szczególnie z jednej książeczki. Tosia, jak myślisz, z której? Hania. Hania? Hania się oddaliła, bo czkawkę dostała. No. A z jakiej książki? No jak to z jakiej? Hania, leć na górę i przynieś Martynkę. To książka o Martynce i jej przygodach. Dobra, mamy książkę, tak? To otwórz ją, Tosiu. No i co tam jest napisane? Tekst polski, Wanda Chotomska. Dokładnie. Ta książka, którą przyniosła Hania, jest teraz na jej półce. Ale jak Tosia miała 9 lat, to był to jej skarb. Widać to zresztą po tym, iż jest ona mocno zczytana. A co to znaczy? To znaczy, że ktoś ją czytał bardzo często. Widać to po tej książce. Ale o naszych ulubionych książkach pogadamy może następnym razem. Mamy jeszcze jedną o bajkach. I moja najlepsza to jest ta pierwsza o tego chłopaka, który był naprawdę piórym. 7 pióry. Mhm. Dobrze, to wiemy, co to jest Świat Młodych, ale jak ma się on do naszych pogadów? Wiem, wybiłam się. Tyle jest ciekawych książek, o których warto pogadać. Ale wracając do tematu, to właśnie na łamach tej gazety, tej młodzieżowej gazety, był publikowany komiks Tytus, Romek i Atomek. Tam wszystko się zaczęło. I jak sam Papcio Chmiel mówił w jednym ze swoich wywiadów, wszystko zaczęło się od Związku Radzieckiego 4 października 1954 roku. Wtedy został wystrzelony Sputnik, który latał dookoła Ziemi i wydawał dźwięki pi, 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 pi. Wtedy Papcio, który pracował w Świecie Młodych, przedstawił swojej redakcji 10 odcinków na temat kosmosu i o małpce wystrzelonej właśnie w kosmos. Tu warto zaznaczyć, że nie wolno było sobie od tak wtedy drukować, tak jak teraz. Była po prostu cenzura. Ale ponoć Papcio miał szczęście, bo cenzor miał 10-letniego syna, który po prostu pokochał przygody Tytusa. To jest akurat niedziwne. I tak Tytus zaczął być dostępny dla wszystkich nas. Związek Radziecki? Sputnik? Cenzor? Co to znaczy? No muszu, wytłumacz dzieciom. No i jak ja mam wytłumaczyć dzieciom wolności, co to jest cenzor, Związek Radziecki czy Sputnik? Sputnik to jest satelita dookoła Ziemi, latający sobie. Cenzor to jest ktoś, kto mówi, co może być wydane, co nie może być wydane. A jeśli chodzi o Związek Radziecki, to tak się nazywała dzisiejsza Rosja. A nie wiem, czy wiecie, dziewczyny, że Papcio miał również swoje dzieci i na przykład jego syn Artur to teraz pracuje w NASA, czyli w amerykańskiej agencji kosmicznej i kieruje misją lądowania helikopterów na Marsie. Szkoda, że nie widzicie miny Tosi. Jest zaskoczona. Polak w nasie, bo zna się. Mało tego, pracował przy 15 innych misjach kosmicznych i co najważniejsze, przetłumaczył jeden z tomów Tytusa na język angielski i znalazł się nawet w trzeciej księdze przygód Tytusa, Romka i Atomka. To znaczy? To znaczy, że we wszystkich tomach Tytusa, Romka i Atomka jest bardzo dużo powiedzonek, które on przynosił z podwórka i ze szkoły. I wiecie, czego on najbardziej nauczył swojego syna? Nie. Kreatywności. Papcio był bardzo kreatywny i uczył tej sztuki swoje dzieci i nas. A jak on zrobił sen pansa Tytusa? Na przykład z plamy tuszu zrobił małpę. Było 31 ksiąg, specjalne wydania i 2 autobiografie. A co w ogóle wiemy o Tytusie, Romku i Atomku? Wiemy, jak Atom kupował bilety do muzeum. Mówił do pani bileterki. Dzień dobry, 2 szkolne i 1 nienormalny, proszę. Romek i Atomek byli prawdopodobnie kuzynami. Ale nie Tytusa. No nie Tytusa, swoimi. Dalekimi Tytusa. Dalekimi kuzynami Tytusa. A kim byli, Haniu? Kim był Romek i Atomek? To byli harcerze. Tak, to byli harcerze. I Tytus też stał się harcerzem? Nie. Nie. Albo tak. Tytus też był harcerzem. Ale szefem, czyli zastępowym, zawsze był Atomek. I coś z życia. Atomek mówi tak.
Dobra organizacja pracy to zwiększone efekty produkcyjne, a więc Romek ładuje, Tytus wozi, a ja liczę taczki. Czyli Tytus był małpką, Stuszuś powstał, w tusz się obrócisz. Bo pierwotnie imię Tytusa to było Tusz, a Romek powiedział ty, Tusz, chodź tutaj i wyszedł Tytus, a skoro był zwierzęciem, to był Tytus de Zoo. O samym Papciu Chmielu, o Tytusie, o Romku i Atomku moglibyśmy rozmawiać godzinami, czytając komiksy, śmiać się z tekstów. A Tytus to nie tylko komiks. Na podstawie scenariusza wyłonionego w drodze konkursu powstał pełnometrażowy film animowany Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń. Hania, lubisz ten film? Czy go oglądałam, czy ja tylko zapomniałam? Powiedz co, powiedz jak. No, wciąż mam tą płytę gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ze złodziejami marzeń to mamy taką anegdotę z Tosią, jak poszliśmy do banku. A no jaką? No, poszliśmy raz do banku, była nasza kolej, podeszliśmy do kasy, coś tam robiliśmy, nie wiem czy wpłacaliśmy, czy wypłacaliśmy pieniążki, już nie pamiętam, nie wiem, może miałaś 5 latek. Posadziliśmy cię na kontuarze, no i nagle przyszło ci do głowy, że zaśpiewasz piosenkę. I wiesz, co zaśpiewałaś pani? Ugh. Ciągle mało, malutko za mało. Atmosfera się rozładowała, pani trochę się pośmiała, a my dzięki temu załatwiliśmy szybko nasze sprawy. A ten film jest dostępny na platformie YouTube'owej. Przypomnijmy tytuł: Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń. Tytus był również na deskach teatru. Tak? Tak, Tytus na deskach. I to jest, przeczytam wam, z jednej z... komiksów? Złota Księga Przygód, tak. Numer 2. Nim Tytus trafił z książeczek na ekrany kin, występował także na scenie. Sympatycy jego przygód oklaskiwali go po raz pierwszy w grudniu 1985 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitości. Premiera zgromadziła istne tłumy, a Tytus bez zadyszki skakał po drabinkach, po mostach i trzepakach. Sztukę muzyczną na motywach komiksu Papcia Chmiela do 1989 roku wystawiono w tym teatrze aż 300 razy. 300, dużo. Bardzo dużo. Ale nie tylko tam. Następny był teatr imienia Jaracza w Łodzi. Premiera w czerwcu 1986 roku i teatr nowy imienia Morcinka w Zabrzu. Pierwsze przedstawienie w lutym 1991 roku. Aż trudno uwierzyć, że nie było żadnych premiery chociażby we Wrocławiu. No nie było. Nawet w Teatrze Lalek. No nawet w Teatrze Lalek, tak, szokujące. Czytając dalej, perypetie naukowej kariery Tytusa pod okiem profesora Talenta i magistra Pokrętnego wystawił także teatr w Presow w ówczesnej Czechosłowacji w kwietniu 1988 roku. Tytus, Romko, Atomko, brzmi nieźle. A pamiętam również, że na początku lat 90. mniej więcej Telewizja Polska próbowała nakręcić serial i nakręcili dwa takie odcinki pierwsze, Tytus, Romek i Atomek, 10-minutowe dobranocki, które do dnia dzisiejszego Hanka uwielbia oglądać. A ja nie mam pojęcia, dlaczego więcej odcinków nie nakręcono. Kiedyś myślałam, że Tytus, Romek i Atomek to tylko śmieszny komiks. Ten komiksowy świat jest bardzo absurdalny i odznacza się błyskotliwym humorem. A jednocześnie zawiera wiele przesłań edukacyjnych dotyczących geografii, ochrony przyrody, historii, a poza tym zawiera zawsze na końcu słowniki, gdzie dzieci poznają całą masę nowych słów. Czyli bawiąc, uczymy się. A jeżeli nie chcemy czytać, bawić się lub uczyć, to trzeba zrobić to, co powiedział Romek. Uciekajmy, tam jest szkielet. Na co Tytus zapytał? Żywy? Hania, a ty lubisz Tytusa? Najbardziej i wszyscy! Wiecie co, myślę, że będziemy powoli kończyć nasze pogaduchy, a ja bym chciał, żebyśmy pamiętali o jednym, o przesłaniu Papcia Chmiela dla wszystkich dzieci i wszystkich ludzi, ale szczególnie dla dzieci. Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko rozwiązywać wszystkie problemy i zadania życiowe w sposób kreatywny. Tego uczy nas Papcio Chmiel. A teraz... Zapraszam na bajkowisko. Pod tytułem Opowiadacz. Pamięci Henryka Chmielewskiego, który urodził się w Barbakanie, znanego lepiej jako Papcio Chmiel, twórcy Tytusa,
Romka i Atomka, a także paru innych postaci z profesorem Talentem na czele. Opowiadacz. Czy 60 lat to dużo? Zastanawiał się trzeci. Tyle bowiem lat już uczył się życia, a cały czas był młody i pełen sił. Po tylu latach stał się już dużo starszy. W ludzkich latach miał nawet jakieś 24, a może i 25 lat. Pierwszy i drugi byli od niego niewiele starsi, a jak uwielbiali się wymądrzać, jednak zawsze, gdy przychodziło co do czego, to okazywało się, że wcale nie są najmądrzejsi ani o jeden IQ od niego. Ale to mądrze zabrzmiało, owe IQ, pisane jako IQ z dużych liter, to tak zwany iloraz inteligencji. Ludzie wymyślili sobie sposób, by mierzyć, jak są mądrzy. Tylko po co? Trzeci wiedział doskonale, że... Jak kto sobie pościeli, to tak się wyśpi. Uśmiechnął się w tej jednej chwili, gdy tylko to pomyślał. Od dawna unikał spania w łóżku, w pościeli i robił to tylko wtedy, gdy pierwszy go do tego zmuszał. Ewentualnie, gdy drugi wciąż rzucał mu docinki, że nic z niego nie będzie, jak nie zacznie się zachowywać. I co z tego? Niemal zawsze w trójkę wychodzili z wszelkich opresji tylko dlatego, że trzeci po prostu był sobą. Nie postępował tak, jak inni. Był nieco inny. Ale właśnie za to lubili go wszyscy ci, którzy go znali. A znajomych miał bez liku. I to po obu stronach półświata. Nawet nie wiedział, gdzie było ich więcej. Rany! Ile to jest od liku? 1000? Milion? A może więcej? Zastanowił się na głos trzeci. A co ty tak dumasz, dumaku jeden? Ironicznie spytał drugi, poprawiając rękoma grzywkę. Bez liku to znaczy wystarczająco dużo, żeby cię głowa rozbolała. Chyba, że chodzi ci o milion pączków bez lukru. I zaśmiał się. Jak cię zarapacne pacanie jeden, to sam będziesz wyglądał jak spuchnięty pączek. Odgryzł się trzeci. Po tylu latach nadal ci mało. Drugi zbliżył swoją twarz do rozmówcy. Chcesz spróbować? Spokój, pany, czyście ludzie czy barany? Pierwszy zobaczył, że bójka już niemal gotowa i zaczął hamować chłopaków. Spokój, znów zaczynacie? Czy nie umiecie cicho siedzieć w chacie? Bo jak ten kretyn myśli grzywką zamiast mózgiem, to takie są efekty. Trzeci wskazał na drugiego. Bo ja przynajmniej ją mam i wyglądam jak człowiek, a nie jak jakaś zapałka. Wypalił drugi. Przestańcie! Nie widzicie, że coś jest nie tak? Zapytał pierwszy, po czym zdjął swoje okulary i przetarł chusteczką wyciągniętą z kieszonki kurtki. I dodał. Cisza, jakbym zasiał mak. Chłopaki patrzyli jeszcze przez chwilę na siebie, po czym odwrócili głowy w stronę pierwszego. A coś było bardzo, ale to bardzo nie tak. O tym to dobrze wiedzieli. Już od jakiegoś czasu trzeci coś podejrzanie długo milczał i myślał. Drugi czepiał się wszystkiego, choć to u niego było raczej normalne. A pierwszy niemiłosiernie rymował przez cały czas i do wszystkiego. Na początku było to nawet zabawne. Później wkurzało i drugiego, i trzeciego. Aż w końcu pierwszy nie mógł już tego znieść i zamilkł. Na długo próbował w tym czasie skontaktować się z profesorem, ale wszystkie połączenia padły. Nie działały ani telefony, ani komputery. Nawet myszy przestały harcować. I było ciemno, gdyż lampy dawały tylko nikłe światło. Co się dziwić? Gazowe, a w domach naftowe. Elektryka padła już dawno i jakaś gęsta mgła się zrobiła. Była dosłownie wszędzie, nie tylko na zewnątrz, ale i w mieszkaniu chłopaków. U innych zapewne również. Pierwszy postanowił, że jak tylko pogoda się poprawi, to pójdzie do profesora, który na pewno mu pomoże z tym rymowaniem, a do tego czasu wszystko zmilczy. I milczał. Do tego momentu, gdy kłótnia chłopaków groziła bójką, więc się odezwał i rymował. Ale kto ich inny uspokoi, jeśli nie on? Od tego jest szefem, nie? A pierwszy był szefem zawsze, od samego początku. Najpierw dla drugiego, a później, gdy doszedł trzeci, to dla obu.
mało miejsca jest u żłobu. Zrymował przy okazji i westchnął. No, to wychodzimy. Profesora odwiedzimy. Profesora? Zdziwił się drugi. A po co on nam? Stary jest i marudzi tylko. A z tego, co pamiętam, to ostatnio pokłóciłeś się z nim. Dodał trzeci. Pierwszy wzruszył ramionami i ruszył w stronę drzwi. Zeszli po schodach, bo winda nie działała. Brak prądu i te ciemności wokół, a raczej półmrok taki. Wyszli na ulicę. Egipskie ciemności, stąd i brak radości. Obwieścił pierwszy. Ty nie mędrkuj i nie rymuj, tylko powiedz, gdzie mieszka ten cały profesorek. To faktycznie był problem. Żaden z nich nie pamiętał adresu. I nie tylko. Żaden nie wiedział, w którą powinni iść stronę. Gazowe lampy uliczne były mocno przykręcone i światło jedynie tliło się w nich, a mgła pochłaniała je łapczywie. Powinniśmy poszukać gazownika, powiedział drugi. A to kto? Jakiegoś kryminalistę szukamy? To ty chcesz bandytę na profesora nasłać? Zdziwił się trzeci i podrapał po głowie. A że ręce miał nieproporcjonalnie długie, to podrapał się jeszcze po karku. Pustą ulicą przemknął czarny kot goniony przez szarą mysz. By widzieć, gdzie idziemy, to więcej światła potrzebujemy, zarymował pierwszy w odpowiedzi. A co do tego ma ten gangster? Rany, jak ty nic nie kapujesz, zaśmiał się drugi z pytania trzeciego. Przecież gazownik to ten gościu, co zapala, przykręca i rozkręca lampy gazowe na naszej ulicy. Zresztą wszędzie. Machnął ręką w nieokreślonym kierunku. I coś dawno go nie widziałem. Jak go szukać zaczniemy, to go w końcu znajdziemy. Jak chcesz, poeto. Zadrwił i drugi, gdy ruszyli ulicą w dół. Od takiego chodzenia to się ładek ciewa chcenia, powiedział trzeci. Tobie też się udzieliło rymowanie? Zdziwił się drugi. Nie, tylko muszę coś robić, jak idę i nic nie robię. To wymyślam wierszyki. Taki jak ten. Idzie se ulicą z grzywką dziwny kołek. Patrzę, któż to taki, a to jakiś ciołek. Ja? Ja mam być ciołkiem? Jak się zaraz walnę! Spokojnie, chłopaki. Trzeci robi to dla draki, a ty wkurzasz się powoli, a on cieszy się do woli. Pierwszy, jak ty nie zaczniesz gadać po ludzku, to ja w końcu zwariuję. Powiedział drugi. W oddali zamajaczyła jakaś postać w ciemnej pelerynie, trzymająca w ręce długą żerdź. Taki długi patyk, znaczy. Na głowie zaś nosiła dziwnie duży, czarny beret. Tyle przynajmniej zobaczył trzeci i wskazał w kierunku, gdzie zobaczył tego ktosia. Pierwszy zdjął okulary, przetarł je i zaczął wpatrywać się w te egipskie ciemności. Faktycznie, coś się w nich poruszało, oddalając się od nich. No może nie oddalając, ale idąc w tym samym kierunku, co oni. Biegniemy, to go złapiemy! Zarymował pierwszy i puścił się biegiem. Pozostałym dwóm nie trzeba było powtarzać. Cała trójka zaczęła szybko biec. Biegli, biegli i coraz bardziej wydawało się im, że stoją w miejscu. Nie przerywali, biegli i niemal wpadli na człowieka w ogromnym berecie. Pan jesteś gazownik? Szybko zapytał trzeci. I ja? Niepewnie odpowiedział mężczyzna. Nie wiem. Nie pamiętam. Spojrzał na żerdź trzymaną w ręce. Chyba tak. Chyba jestem. A później spojrzał na pytającego. Długo mu się przypatrywał. Trzeci chciał odpowiedzieć coś na odczepnego, ale również nie mógł oderwać wzroku od gazownika. Drugi najpierw popatrzył na trzeciego, później na gazownika, ponownie na kumpla i ponownie na gościa w berecie. I już nie odrywał od niego wzroku. Pierwszy zdjął okulary. Lekka tusza sprawiła, że cały się spocił, a okulary zaparowały i nic nie widział. Wyjął z kieszeni chusteczkę, zdjął okulary z nosa i zaczął je wycierać. Ulicą przebiegł pies, cicho skowycząc, a po chwili przemknęły dwa szare koty, dachowce, goniące tego psa. Po okularach przyszedł czas na czoło. Otarł zroszoną potem skórę, założył okulary i skierował swój wzrok na gazownika. Papcio? Powiedział z niedowierzaniem. To ty? Tutaj? Papcio? Powiedzieli jednocześnie drugi oraz trzeci, który zaraz potem dodał. A Tom, to ty nie rymujesz?
A Tomek spojrzał na drugiego i powiedział: Romek, a ty co się w papcia wpatrujesz jak sroka w gnat? Tytus, Romek, ja Tomek! Radośnie wykrzyknął gazownik, którym okazał się papcio Chmiel. Troszkę się pogubiłem. Ktoś wyłączył światło, a później byłem już tu i szedłem, a mrok wokół, te lampy jakoś takie światłe słabo dają. Następnie papcio wyciągnął żerdź do góry. Zahaczył ją o wystający z lampy kawałek stali i lekko pociągnął w dół. I zrobiło się jasno. Najpierw wokół tej lampy, przy której stała cała czwórka. Później zaczęły się rozjaśniać kolejne lampy. Mgła jakby lekko się cofnęła i mrok nie był już taki gęsty. Oj, coś mi się zdaje, że jakoś tak chyba nasza historia to się już skończyła, powiedział papcio do trzech przyjaciół. Zaraz, zaraz! Rozległ się głos nie wiadomo skąd. Dlaczego od razu się skończyło, co? Ty! Krzyknął Tytus. A ty to kto, że tak się drzesz? I czemu wcinasz się w nie swoją rozmowę? Nie uczyli cię, że to nieładnie? Niekulturalnie znaczy. Uczyli! Odrzekł głos. Tylko, że ja mam do was sprawę. To chodź tu i porozmawiamy. Niestety, ale jeszcze nie mogę. Papcio też nie mógł, ale teraz już może, a ja nie. Ja jestem jeszcze po tej stronie półświata. To ja jestem już po tej drugiej? Zdziwił się papcio. Tak, jesteś, papciu. No, to po nas, panowie. Powiedział Atomek. Koniec naszych przygód. I tyle będzie tego. Nie tak zaraz. Przerwał głos. Ja właśnie w tej sprawie. Znaczy, w jakiej? Zapytał Romek. Znaczy w tej, że jeśli wy nie macie nic przeciwko, to opowieść będzie trwała nadal. Papcio poszedł już do was, ale tutaj są inni opowiadacze. Jeśli tylko nie macie nic przeciwko. Jasne, że nie mamy. Jupi! Wrzasnął Tytus i zrobił salto. I zrobiło się jasno, zupełnie jasno. To był piękny, słoneczny dzień. To co, chłopcy? Idziemy na herbatę? Z mlekiem? Zapytał papcio. Idziemy. Odpowiedział za wszystkich Atomek. W końcu był szefem. I zadzwonił telefon w ulicznej budce. Atomek podszedł. Odebrał, wysłuchał i coś krótko odpowiedział. Następnie wrócił i rzekł. Zaprasza nas wszystkich profesor Talent. Papcia też. Już wie. Wszyscy wiedzą. Zaprasza nas na herbatkę z jabłecznikiem i pokaże jakąś nową, niesamowitą maszynę. Po chwili cała czwórka raźno szła w stronę pracowni profesora Talenta. Przygoda trwa. Opowieść płynie. I tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by dotarł do innych, to łapka w górę. Jeśli nie chcesz przegapić nowej audycji Dzieciandi, to koniecznie ją zasubskrybuj. Na przykład na YouTube i porozmawiaj o nim ze swymi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Koniec!